otwieram pierwszą sesję nowo wybranej w sumie 21 października 2016 roku Rady Miasta Stoczek-Mikołowskiej. Dziękuję za poczynienie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji Rady Miasta przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Witam serdecznie pana burmistrza wstępującego Ireneusza Szczepanika. Burmistrza nowo wybranego Marcina Sąkiewicza. Pracowników jednostek organizacyjnych. Witam serdecznie wszystkich. Pierwsza sesja Rady Miasta Stoczek-Łukowskiej zwołana została postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie 4 z dnia 9 listopada 2018 roku. Porządek pierwszej sesji Rady Miasta Stoczek-Łukowski ustalony przez Komisarza Wyborczego w Lublinie 4 przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Punkt trzeci. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w artykule 23a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym. Punkt 4. Złożenie ślubowania przez burmistrza według treści określonej w artykule 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym. I punkt 5. Uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Obecnie przystępujemy do punktu drugiego, wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Proszę panią przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Stoczku Łukowskim o wręczenie zaświadczeń o wyborze. Proszę. Pani Żebrowska Danuta. Pan Kania Bogdan Jacek. Pan
Pan Wiśniewski Zbigniew. Pan Szczepańczyk Krzysztof Konstanty. Dziękuję panie przewodniczącej. Gratuluję wszystkim radnym wyboru na do Rady Miasta Stoczek Głogowski. Przechodzimy do punktu 3. Złożenie ślubowania przez radnych za treści określonej w artykule 23a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy. Proszę najmłodszą biegłym radną panią Adriannę Kaczor o odczytanie z listy kolejno imienia i nazwiska radnego Rady Miasta, a następnie każdego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania. Słowem ślubuję. Informuję, że po słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę taki do punktu. Proszę wszystkich o powstanie. Odczytam proszę ślubowanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję. Proszę pani radna. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Paweł Klis. Ślubuję tak mi do pomocy. Pani Adrianna Kaczor. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Bogdan Jacek Kania. Ślubuję tak mi do pomocy. Pani Ewa Mokicka. Ślubuję tak mi do pomocy. Pani Kinga Moreń. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Krzysztof Pazura. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Radosław Piskosz. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Janusz Rosa. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Krzysztof Rosa. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Piotr Rosa. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Krzysztof Szczepańczyk. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Andrzej Dariusz Wątroba. Ślubuję tak mi do pomocy. Pan Zbigniew Wiśniewski. Ślubuję tak mi do pomocy. Pani Danuta Żebrowska. Ślubuję tak mi do pomocy. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo i gratuluję i stwierdzam, że radni złożyli ślubowanie o wierny mandat radnego Rady Miasta Stoczek Głogowski. Informuję, że ustawowy skład Rady Miasta Stoczek Głogowski wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta Stoczek Głogowski może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do punktu 4. Złożenie ślubowania przez burmistrza według treści określonej w artykule 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przed złożeniem ślubowania przez burmistrza proszę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Stoczku Głogowskiego o wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza. Proszę bardzo. Gratuluję wyboru na burmistrza miasta Stoczek Głogowski. Zgodnie z artykułem 29 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązku przez burmistrza miasta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miasta ślubowania. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że burmistrz miasta odczytuje akt ślubowania i wypowiada słowo ślubuje. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż. Proszę pana burmistrza. Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, pan Marcin Sękiewicz, składając ślubowanie wobec Rady Miasta, podjął obowiązki burmistrza miasta Stoczni Łukowskich. Pozwolę sobie gratulacje, proszę do burmistrza. Dziękuję pięknie. Gratulacje. Kadencji 2018-2023. W związku z wyborem Państwa na zaszczytne stanowisko radnych Rady Miasta Stoczek Łukowskich pragnę złożyć serdeczne i szczere gratulacje. Życzę, aby praca przynosiła wiele satysfakcji oraz sukcesów, pomyślności i spełnienia osobistych planów, a przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celów w sprawowaniu Państwa odpowiedzialnej misji. Życzę Państwu, by zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności przynosiły naszemu miastu wiele korzyści. Burmistrz miasta Stoczek Łukowski, Ireneusz Szczepan. Ten list jest adresowany do radnych Rady Miasta w dniu 16 listopada, czyli wcześniej jeszcze. Jest zamieszczony na stronie internetowej miasta, a ten list na dzisiaj zostawiam do pana przewodniczącego obecnego. Myślę, że znajdzie się w aktach. Dziękuję bardzo. I drugie szczególne podziękowanie jest dla pana Marcina Sękiewicza, który został wybrany przez społeczeństwo stoczkowskie burmistrzem miasta na najbliższą kadencję. Jest to bardzo zaszczytna funkcja i panie burmistrzu, już teraz bez przedrostka elekta, mówię śmiało i myślę, możemy już pana tytułować tak, jak pan na to zasługuje. List gratulacyjny. W związku z wyborem pana na zaszczytne stanowisko burmistrza miasta Stoczek Łukowski pragnę złożyć serdeczne i szczere gratulacje. Życzę, aby praca przynosiła wiele satysfakcji oraz sukcesów, pomyślności i spełnienia osobistych planów, a przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celów w sprawowaniu pańskiej odpowiedzialnej misji. Życzę panu, by zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności przynosiło naszego miastu wiele korzyści. Burmistrz miasta Ireneusz Szczepanik, burmistrz ustępujący. I panie Marcinie, proszę to przyjąć z wyrazami szacunku i żeby spełniły się pańskie marzenia i spełniły się oczekiwania mieszkańców co do rozwoju Stoczka. 5 lat, okres długi. Może pan liczyć na moje wsparcie, na moją pomoc, jeżeli taka będzie potrzebna, jeżeli będzie pan chciał z niej skorzystać. Służę pomocą, służę radą. Wszystkiego najlepszego. Z całego serca życzę. Dziękuję pięknie. Wszystkiego najlepszego. Przechodzimy do punktu 5. Uchwalenie porządku obrad. Pierwszy punkt. Wybór przewodniczącego Rady Miasta. Drugi. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Chciałbym zapytać panie i panów radnych, czy macie państwo wnioski do dalszego porządku obrad pierwszej sesji Rady Miasta. Znajdujemy się w takim momencie obrad, że radni mogą zgłaszać wnioski do dalszego dzisiejszego porządku obrad. To znaczy, czy na dzisiejszej sesji po dokonaniu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta będą realizowane inne wnioski, na przykład powołanie stałej komisji Rady. Jeżeli nie ma innych... Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, chciałbym zgłosić właśnie wniosek o wybranie komisji na tej radnej sesji. Komisji, tak? Tak, żeby na następnej sesji już komisje były wybrane i nie ma jeszcze pracować. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze inne jakieś wnioski? Nie ma innych. Dziękuję. Ten wniosek poddam pod głosowanie. Czy panie i panowie radni są za przyjęciem takiego wniosku, żeby dziś jeszcze procedować nad składem komisji rady? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Wszyscy? To znaczy dalej już nie będzie. Przeprowadzić procedurę. Aha, kto jest przeciw? Nie ma. I kto się wstrzymał? Również nie problemy. Stwierdzam, że 15 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się dalszy porządek obrad sesji został przyjęty. Przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i od 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W związku z tym, zgodnie ze statutem Rady Miasta, proponuję, żeby wybór przewodniczącego Rady Miasta odbył się według następującego porządku. Pierwsze, zgłoszenie kandydatów. Drugie, powołanie komisji skrutacyjnej. Dalej, przeprowadzenie głosowania, ogłoszenie wyników wyboru i odczytanie uchwały Rady Miasta. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę, pan radny Wątrowa. Zgłaszam kandydata Krzysztofa Szczepańczyka, przewodniczącego Rady. Czy są jeszcze, proszę, radny Rosa, Krzysztof. Pozwolę sobie pogratulować panu burmistrzowi i wysokiej rady. Patrząc tutaj chyba na doświadczenie pana Pazury, radnego Krzysztofa, uważam pana Krzysztofa Pazurę na kandydata na przewodniczącego rady. Ja jeszcze zapomniałem powiedzieć, że zgłoszony był pan radny Krzysztof Szczepańczyk. Powinien się zapytać, czy wyraża pan radny Krzysztof Szczepańczyk zgodę na kandydowanie. Przepraszam, nie proszę. Tak, wybrali mieszkańcy do pracy, także nie mogę tutaj mówić tak, czy nie. Jeśli jest taka wola rady, to oczywiście wyrażam taką wolę. Dziękuję. Jest drugi wniosek. No ja mówię, muszę również zapytać się radnego Krzysztofa Pazurę, czy wyraża zgodę. Oczywiście dziękuję bardzo za zgłoszenie, ale nie wyrażam zgody. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Proszę bardzo, radny Rosa. Jeśli można, chciałbym zgłosić kandydaturę pana Janusza Rosy. Ja oczywiście chciałbym w dwóch zdaniach motywować mój wybór. Pan Janusz bardzo często podczas wypowiedzi, gdy była poprzednia kadencja, tak naprawdę jego wypowiedzi były bardzo konkretne, bardzo merytoryczne. Widać było, że pan Janusz był zawsze do sesji bardzo dobrze przygotowany, a oprócz tego, w mojej opinii oczywiście, gdy nieraz tutaj temperatura rosła, co jest naturalną rzeczą, prawda, ponieważ różnica zdań nieraz powodowała taką inną sytuację, pan Janusz potrafi zachować zimną krew. I dlatego właśnie proponuję pana Janusza jako osobę, która mogłaby być przewodniczącą Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy radny Rosa Janusz wyraża zgodę? Ja również bardzo serdecznie dziękuję za złożoną propozycję. Natomiast
jeszcze muszę się troszkę pouczyć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Zamykam listę kandydatów do Przewodniczącego Rady Miasta. Zgodnie ze statutem Rady Miasta głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady Miasta komisja skrutacyjna, która musi liczyć minimum 3 osoby. Proponuję przystąpić do powołania z radnych 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego rady nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy komisji. No proszę. Nie ma chęty? Proszę bardzo. Proszę przewodniczący, chciałbym zgłosić panią radną Ewę Łucicką. Proszę bardzo, pani radna Ewa Łucicka. Pani wyraża zgodę? Tak. Kolejną osobę proszę. Proszę. Piotrka. Czy wyraża zgodę? Wyraża. Nie, no jeszcze przynajmniej jedną. Proszę dalej. Pan kolega Tania. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak. Proszę, czy jeszcze są jakieś kandydatury? Nie widzę. Zamykam listę. Dziękuję. Stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej. Już. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu komisji skrutacyjnej? Nie widzę. Jeżeli nikt nie zgłasza uwag, proponuję przystąpić do głosowania. Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki. To jest... Tajna. Nie, to jest państwa radnych jest za ogłoszonym składem komisji. Proszę podniesienie ręki na górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Rady Przewodniczącego Rady Miasta. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Przypomnę państwu zasady głosowania. Każdy z nas otrzyma kartę do głosowania i postawienie znaku X w kratce z napisem tak oznacza głos za. Postawienie znaku X w kratce z napisem nie oznacza głos przeciw. Postawienie znaku X w obu kratkach z napisem tak i nie oznacza głos wstrzymujący się. Nie postawienie znaku X w żadnej kratce z napisem tak i nie oznacza głos nieważny. A więc na tych kartkach, które poproszę Piotr o zdanie. W ten sposób będziemy głosować. Wszystko zrozumiałe? Są jakieś wątpliwości widzenia, proszę pisać wcześniej. Głosy wrzucamy do góry, żeby tak było.
Dobrze. Dziękuję bardzo. W dniu waszej 10-minutowej przerwy komisja specjalna proszę o odliczenie głosów i podanie wyników głosowania. Obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Miasta Stoczek Łukowski zostali zgłoszeni następujący kandydaci. Krzysztof Szczepańczyk, jeden kandydat. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady Miasta wynosi 8. Liczba radnych, w którym wydano kartę do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych nie było. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru, czyli wstrzymujących się 2. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. 13. Za wyborem kandydata, akurat tutaj mamy jednego, Krzysztof Szczepańczyk, oddano głosów 12. Jeden przeciwny. Wobec powyższego komisja sytuacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miasta w Stoczku Łukowskim wybrany został pan Krzysztof Szczepańczyk. Serdecznie gratuluję. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję, gratuluję radnym wyborom przewodniczących Rady Miasta. Odczytam uchwałę Rady Miasta w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Stoczku Łukowskim. Uchwała nr 1, łamane na 2018 Rady Miasta Stoczek Łukowskim z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Stoczek Łukowskim. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Urzędowy z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Miasta Stoczek Łukowski został wybrany radny Krzysztof Szczepańczyk. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję wyboru na tak zaszczytną funkcję i życzę owocnej pracy. Panie przewodniczący. Dziękuję. Panie burmistrzu, wysoka rado. Wysoka rado, szanowni państwo. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę przewodniczącego Rady Miasta o dalsze prowadzenie obrad. Proszę bardzo. Może ja jeszcze z tego miejsca. Może jeszcze z tego miejsca. Na razie chciałem podziękować panie burmistrzu, wysoka rado, koleżanki i koledzy radni, szanowni mieszkańcy. Chciałem podziękować za tak zaszczytne tak zaszczytnej funkcji, mogę powiedzieć, jako jest przewodniczący Rady Miasta. Chciałem zapewnić wszystkich, że w miarę możliwości, umiejętności i będę robił wszystko, żeby jak najbardziej przysłużyć się dla dobra swojego miasta, bo to nie jest swojego, dlatego że jestem tutaj urodzony, tutaj mieszkam i myślę, że będę do końca swoich dni. Także będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby
służyć mieszkańcom i całym miastu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.
Proszę przewodniczącego komisji partyjnej o czytanie protokołu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stoczek Łukowski. Protokół komisji skrutacyjnej sporządzony w dniu 19 listopada 2018 roku z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Komisja skrutacyjna w składzie Ewa Mokicka, przewodniczący komisji, Piotr Balny, członek komisji, Bogdan Kania, członek komisji. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Dla wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stoczek Łukowski zgłoszony został jeden kandydat Janusz Rosa. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Głosów nieważnych nie było. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru wstrzymujących się nie ma. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem na kandydata Janusza Rosę oddano 14 głosów. Liczba głosów przeciw 1. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stoczek Łukowski wybrany został pan Janusz Rosa. Serdecznie gratuluję. Gratuluję panu Januszowi. Ja czytam uchwałę. Stwierdzam się, że bezwzględną większością głosów głosowanym tajnym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stoczek Łukowski został wybrany radny Janusz Rosa. Jeszcze raz gratuluję, aczkolwiek nasze spotkanie dzisiejszej sesji jeszcze się nie kończy, dlatego żeśmy podjęli taką decyzję na początku, że wykonamy wyboru składu osobowego komisji. I prosimy panią sekretarz, panią wczoraj o czytanie uchwały. Szanowni Państwo, ja tak informacyjnie powiem, że składy komisji stałych regulowane są poza statutem. I sytuację mamy taką, że mamy trzy stałe komisje. Komisję rewizyjną, budżetowo, gospodarczo-budżetową i kulturalno-oświatową. Od tej kadencji Rady Miasta jest kolejna stała obowiązkowa komisja, a mianowicie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. I w związku z tym, żeby przystąpić do wyboru ustalenia składu osobowego komisji, należy podjąć dwie uchwały. Jedna uchwała będzie dotyczyła zmiany stałych komisji Rady Miasta i będzie dotyczyła wprowadzenia tej komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia składu liczbowego, a druga będzie druga uchwała będzie dotyczyła już wyboru konkretnych radnych do składu komisji. Jeszcze może powiem o tym, że skład, liczba członków w poszczególnych komisjach wygląda następująco. Komisja rewizyjna 5 członków, Komisja gospodarczo-budżetowa 5 członków, Komisja kulturalno-oświatowa 6 członków i ta dzisiaj powołana uchwałą Rady Miasta, jest propozycja, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, jest propozycja, żeby ona liczyła 3 członków. Jeżeli Państwo wyrażacie taką wolę i to akceptujecie, to odczytam pierwszą uchwałę. Kulturalno-światowa 6 członków. Aczkolwiek pamiętacie Państwo, że w tej kadencji, która minęła, sytuacja była taka, że liczba członków Komisji Rewizyjnej w uchwale zapisana jest jako 5 osób, a w komisji pracowały 3 osoby. Nic nie sugeruję. To przedstawiam uchwałę. Ja
Czy Państwo może, nie wiem, przerwę, żeby sobie pomóc. Przedstawiam uchwałę. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 13/2002 Rady Miasta z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta, ustalenia przedmiotu ich działania oraz liczby członków poszczególnych komisji, zmienionej uchwałą numer 6, następnie uchwałą numer 8 oraz uchwałą numer 17 wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym w ustępie 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu 4, czyli jako czwarta stała komisja, komisja skarg, wniosków i petycji, trzech członków komisji. Ustęp drugi, w paragrafie 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa statut miasta. Czyli to jest to, co było robione, że tak powiem, na ostatniej merytorycznej sesji Rady Miasta poprzedniej kadencji, gdzie zmieniany był statut i wprowadzany był zakres i przedmiot działania Komisji Petycji, Skarg i Wniosków. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli reasumując, ta uchwała mówi o tym, że wprowadzana, ustalana jest czwarta stała Komisja Rady Miasta, komisja Skarg, Wniosków i Petycji i ta komisja zgodnie z zapisami tej uchwały będzie liczyła trzech członków. Chciałbym podać to pod głosowanie. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem tej uchwały. Czy wszyscy Państwo? Tak. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. I teraz drugą uchwałę. Tak, znaczy ja jeszcze chciałam powiedzieć na temat głosowania. Szanowni Państwo, od tej kadencji głosujemy za pomocą urządzeń. Tych urządzeń na dzień dzisiejszy nie mamy, w związku z tym głosujemy przez podniesienie ręki, ale z każdego głosowania jawnego robimy imienny wykaz głosowań. I dlatego wychylamy się i patrzymy, kto jak głosuje, bo do tej pory pisaliśmy, ile osób, ilu radnych było za, ile przeciw, ile się wstrzymało. A teraz musimy zapisywać, jak głosuje każdy radny. I ten wykaz imiennych głosowań z każdego głosowania jawnego umieszczamy po sesji, podajemy do publicznej wiadomości na WIP-ie i na www. Więc dlatego prośba jest, żebyście Państwo tak głosowali, żeby była możliwość takiego precyzyjnego zapisania. I dlatego tak mówię, tutaj zabieram teraz głos. Dziękuję bardzo. Teraz przedstawię to uchwałę. W sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, wybieracie Państwo, ustalacie skład Komisji Rewizyjnej, Gospodarczo-Budżetowej, Komisji Kulturalno-Oświatowej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I na wniosek komisji wybierany jest przewodniczący komisji, bo tak jest zapisane w statucie. I formułę tutaj uzgodniłam z przewodniczącym, że będzie taka, że rozdamy Państwu karty i będziecie się po prostu wpisywali, kto w jakiej komisji, który radny chce pracować. Także i potem już jak zostanie ta propozycja przekazana, to otrzymamy składy osobowe komisji. Proszę Pani Sekretarz o przedstawienie składu osobowego komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Radosław Bisko, Szkoła Opis, Adriana Kaczor, Gospodarstwo Budżetowe, Rosa Janusz, Andrzej Wyśliwski, Zbigniew, Tania Bogdan, Komisja Kulturalno-Oświatowa.
Krakowa, Krzysztof Rosa, Ewa Mokicka, Diana Kaczor, Kinga Moryk, Danuta Żebrowska, Piotr Rosa, Komisja Rewizyjna, Piotr Wany, Krzysztof Pazura, Radosław Piskorz. I teraz niech się... Teraz proszę o 5 minut przerwy i proszę o zebranie, spotkać się ze zespołem i proszę o zebranie przewodniczącej zespołu. Komisji. Można na tych punktach zaznaczyć. Proszę o czytanie uchwały panią sekretarz pani burmistrz. Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta oraz wyboru przewodniczącego komisji. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala co następuje. Paragraf 1. Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej wybiera się pana Piotra Bany, pana Krzysztofa Pazurę i pana Radosława Piskorz. Komisji na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się pana Krzysztofa Pazurę. Paragraf 2. Do składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej wybiera się pana Janusza Rosę, pana Andrzeja Wątrowe, pana Zbigniewa Wiśniewskiego, pana Bogdana Kania. Na wniosek komisji, na przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej wybiera się pana Janusza Rosę. Paragraf 3. Do składu osobowego Komisji Kulturalno-Oświatowej wybiera się pana Krzysztofa Rosę, panią Ewę Mokicką, panią Adriannę Kaczę, panią Krzysztofę Morej, panią Danutę Żebrowską i pana Piotra Rosa. Na wniosek komisji, na przewodniczącego Komisji Kulturalno-Oświatowej wybiera się panią Danutę Żebrowską. Do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera się pana Radosława Piskorz, pana Pawła Pis i panią Adriannę Kaczor. Na wniosek komisji, na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera się pana Radosława Piskorz. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta i paragraf 6. Uchwała przewodniczącego podjęcia. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem składu osobowego i przewodniczącej komisji? Proszę bardzo o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że uchwała została podniesiona i przyjęta. Tak jest. Jeden głos. Jeszcze tutaj proszę o zabranie głosu burmistrza Marcina Sędziego. Dziękuję pięknie panie przewodniczący. Szanowni państwo, przede wszystkim ja bardzo chciałbym pogratulować państwem radnym za mandaty, za zaufanie, jakie zostaliście obdarzeni przez mieszkańców, nie tylko ja, ale także i państwo. Mam nadzieję, że praca będzie nam się układała. Przed nami 5 lat takich trudnych. Mamy wiele rzeczy do zrobienia i mam nadzieję, że powoli, systematycznie, punkt po punkcie ten nasz program, te nasze rzeczy, które wchodziliśmy do Rady, będą sukcesywnie realizowane. Tego sobie życzę i państwu i mam nadzieję, że nasza współpraca się będzie układała. Dziękuję raz jeszcze, gratuluję państwu, dziękuję za życzenia wobec siebie. Wszystkiego dobrego. A jeszcze bardzo gorąco panu burmistrzowi gratuluję za przepiękne życzenia, za przepiękny list. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, bo na pewno jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo, dziękuję za wyrażenie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos? Proszę panie przewodniczący, myślę, że żadna nawet taka uroczysta sesja nie powinna się bez wniosku kończyć, ponieważ mamy zimę, ponieważ nasza praca będzie związana z żywym organizmem, jakim jest miasto i mieszkańcami tego miasta. Będziemy odpowiedzialność biorąc za ich sytuację, musieli rozwiązywać również ich problemy. Panie burmistrzu, w związku z tym prośba do pana, żeby pan wręcz od pierwszego dnia podjął działania w celu zinwentaryzowania, rozpoznania w ogóle całego zjawiska mieszkań komunalnych,
losu mieszkańców mieszkających w tych mieszkankach. Być może wyznaczenie osoby, która będzie monitorować, która przedstawi stan aktualny tej substancji, no i podjęcie działań zabezpieczających tych mieszkańców na, chcę powiedzieć, już zimę. Ponieważ jest późno, dlatego mój wniosek, mój apel, żeby przystąpić do tego nie proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś? Proszę, panie burmistrzu. Dziękuję za taki wniosek panu radnemu Rosie. Ja mam nadzieję, że na najbliższej sesji takie rozpoznanie zrobimy to szybko i będzie przedstawione całej Radzie. Skoro jestem przy głosie, to jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że będę chciał się z Państwem, jeżeli Przewodniczący wyrazi zgodę, ale przede wszystkim chcielibyśmy się spotkać na sesji Rady Miasta. Planujemy ją mniej więcej około 6 grudnia. Będzie to sesja podatkowa. Tych podatków nie musimy ustalać, bo to jest tamtego roku, to będzie zależało od Państwa. Natomiast do końca grudnia również mamy spotkanie odnośnie budżetu. Szanowni Państwo, dlaczego 6 grudnia chciałbym się z Państwem spotkać? Otóż już na tej sesji chciałbym przygotować Państwu plan na 2019, wizję budżetu i inwestycji. Powiem Państwu, że chciałbym się skupić na inwestycjach dotyczących dróg. Otóż w 2019 roku z Urzędu Wojewódzkiego na teren Lubelszczyzny jest kwota do podjęcia w granicach 400 milionów złotych. Są to konkretnie dofinansowania do ulicy na 80% dotacji. Jeżeli dobrze to rozegramy, będzie można naprawdę w 2019 roku pozamykać drogi. Byłem tydzień temu zaproszony na spotkanie do pana wojewody, który powiedział, że te pieniądze są jak najbardziej do pozyskania. Sprawdza to Urząd Wojewódzki, więc jeżeli będą poprawki, ale musimy działać szybko, bo realizacja tej inwestycji, czyli rok 2019 jest rokiem na Lubelszczyźnie, rokiem dróg lokalnych i chciałbym, żeby właśnie się Państwo zastanowili się, jakie to są drogi, czy w ogóle w to wchodzimy i tym się zajmujemy. To tak na uwadze, że jak będziemy się widzieli następnym razem, żeby wiadomo było, o co chodzi. Taka jest wizja i to Państwo decydujecie, czy takie wnioski będziemy składali i czy będziemy te inwestycje drogowe na terenie miasta robili w 2019 roku. Szansa jest 80%, jest dofinansowane, także spełniamy kryteria właśnie do 80%. Takie kryteria spełniamy po rozmowie z wojewodą. Dziękuję. Proszę, radny witam. Panie Wiesiu, czy te wnioski będzie można zadać tylko na utwardze ruchu, czy również proponuję na oświetlenie? Czy to jest tylko kwestia utwardza? Tylko w chwili obecnej jest to na budowę dróg. Oświetlenie to jest zupełnie inny temat, który są tam takie projekty, jak te projekt Sowa. Tutaj będziemy w drugą stronę troszeczkę, kto inny będzie to finansował. Więc to jest, jeśli chodzi o pysko wyroczy, chodniki, drogi i tak dalej. Jeszcze ktoś z Państwa radnych? Jeśli nie, to myślę, że teraz pani dyrektor tu może chciałby zabrać głos. Jeśli nie, to jeszcze pan widzę panią i pana kierownika naszej podobnej mostek. Dziękuję. Jeśli nie, a może ktoś z mieszkańców? Jeśli nie, wobec budżet Panie Porządku Obrad zamykam obrady pierwszej sesji Rady Miasta. Proszę się podpisać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.